ale jego głos jest szlachetny, jest potężny, jest mocniejszy, jest grubszy, jest... Śpiewamy w sposób, który nie sprawia nam trudności, nie sprawia nam bólu, nie sprawia nam jakichkolwiek dyskomfortu przy śpiewaniu. No to coś takiego. No to przeważnie kończy się to jakimiś zwyrodnieniami, urazami i tak dalej. Bardzo podobnie jest z głosem. I nikt tak dobrze nie włada tą techniką jak Artur Gadowski, który potrafi dodać jej dokładnie tyle, ile chce. Raz. Siemano, siemano, tu Gumisia, ten kanał to Potęga Wokalu. Kochani, dzisiaj zajmiemy się znów po raz trzeci już tematem głosu z wiekiem. Ja już zrobiłem 2 takie filmy na ten temat, gdzie na celownik wziąłem sobie Axla Rose z Guns N Roses oraz drugi film o Johnie Bon Jovi z grupy Bon Jovi i tam sprawdzałem, zrobiłem takie śledztwo, cóż miało wpływ na ich głos i dlaczego on się tak bardzo z wiekiem zmienił. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat polskich wokalistów i weźmiemy 3 legendy na celownik. Po pierwsze, legendarny, nieżyjący już, nieświętej pamięci wokalista zespołu Kat, czyli Roman Kostrzewski. Będzie także będący ciągle w świetnej formie Artur Gadowski z zespołu Ira oraz legenda polskiego heavy metalu, czyli Marek Piekarczyk z zespołu TSA. I będą to przykłady na to, jak głos zmienia się z wiekiem, jak niepoprawna bądź poprawna technika wpływa na ten głos z czasem. Oraz 3 drogi, jakie obrali ci wokaliści. Na sam początek urodzony w 1960 roku Roman Kostrzewski. Przykład wokalisty, który miał całe życie niepoprawną technikę i która mega zniszczyła mu głos. Ja, żeby tutaj nie było nieścisłości, ja uwielbiam Romana Kostrzewskiego, jest to dla mnie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy polski tekściarz, wspaniały, charyzmatyczny frontman, wokalista, niekoniecznie dobry, umówmy się. Ale jak wrócimy do samych początków nagrań w wykonaniu Romana Kostrzewskiego, to możemy zobaczyć bardzo ciekawą rzecz, że na samym początku, kiedy Roman jeszcze mniej się darł, a śpiewał, a był taki moment i tutaj przykład. Przez ludzi czczą kierat, by prędzej to szło, rażkieł na marny, żywot śpiewa. Roman kiedyś śpiewał w latach 80. na samym początku, czyli w wieku gdzieś około 30 lat, miał przepiękny głos. Czysty, wysoki. I naprawdę potrafił z nim zrobić bardzo, bardzo dużo. Moim zdaniem on był wokalistą, którego można było bez problemów porównać gdzieś do Czesława Niemena i tego typu artystów. Może nie tak spektakularny, ale jednak to był bardzo wysoki poziom. Trochę budka suflera mi się nasuwa. Kiedy pierwsze nagrania Kat jeszcze z tych demówek brzmiały tak, a nie inaczej. Roman Kostrzewski to jest facet, który całe życie darł się. Ale dar się nie w sposób poprawny, tylko w taki sposób, w jaki nie wolno tego robić, jeżeli właśnie nie chcemy stracić głosu. I cóż się stało z głosem Romana Kostrzewskiego? Tutaj macie przykład nagrania 3 wersji utworu Czas Zemsty. Czyli wielkiego hitu, jednego z najlepszych utworów zespołu Kat, który znalazł się na pierwszej płycie Metal i Piekło, potem znalazł się na balladach, w wersji akustycznej Book z 2015 roku. Natomiast słyszymy tutaj totalne zmiany, jakie zaszły w głosie Romana. Jego głos bardzo mocno się obniżył. Jest niekontrolowana chrypa, pojawia się na tym głosie. On przez całe życie po prostu wypluwał z siebie wszystko, co miał na koncertach. Bardzo mocno się darł. On po prostu darł mordę. I to spowodowało najprawdopodobniej liczne polipy na jego strunach głosowych, które wpłynęły na obniżenie głosu oraz na to, że jego głos przestał być elastyczny. Z wiekiem nasze ciało traci kolagen, nasze mięśnie przestają być aż tak elastyczne. Dużo trudniej w wieku 50 lat jest zrobić te same ćwiczenia, choćby co w wieku lat 20. Można to porównać do siłowni. Jeżeli mamy kogoś, kto trenuje, powiedzmy sobie, rekreacyjnie albo nawet zawodowo całe życie, ale robi to w odpowiedni sposób, z odpowiednim zabezpieczeniem, pod okiem odpowiednich ludzi, to ta osoba nie kończy z jakimiś zwyrodnieniami w swoim ciele. Natomiast jeżeli ktoś na przykład całe życie w pracy gdzieś musi dźwigać ciężkie rzeczy, gdzieś, nie wiem, na magazynie robi coś takiego, no to przeważnie kończy się to jakimiś zwyrodnieniami, urazami i tak dalej. Bardzo podobnie jest z głosem. Tutaj jest przykład tego, że jeżeli wykorzystujemy przez bardzo długi czas niepoprawną technikę, to głos nie tylko nam się obniży, ale też straci elastyczność i brzmienie. Czyli widzimy, na przestrzeni tych lat kariery zespołu Kat Roman Kostrzewski zupełnie stracił głos, jego głos się zupełnie zmienił i nie brzmiało to dobrze na końcu, umówmy się. Niektóre utwory grane 4,5 tony niżej, gdzie to są utwory, które ogólnie nie były w oryginale nagrane wysoko. To nie są jakieś astronomicznie wysokie dźwięki. Czas zemsty, głos z ciemności, takie utwory, słuchajcie. I one potem są grane na koncertach 3,5 tony, 2,5 tony, 4,5 tony na dół. Różnie to bywało i słuchajcie, no słychać, że Roman tam bardzo często nie domagał. Tak więc wiele lat złego wykorzystywania głosu. Przede wszystkim zbyt dużej głośności, której używał, i do przesterowania swojego głosu. Jeżeli krzyczymy z całej siły i robimy to mega głośno, to po prostu ciśnienie akustyczne, pęd powietrza na nasze struny głosowe jest tak ogromny, że on wręcz uderza o struny głosowe i wtedy pojawia się pożądany przez wielu wokalistów przester. Ale ten przester wykonany prawidłowo nie wymaga dużej głośności, czyli możemy tak naprawdę śpiewać na głośności takiej zwykłej, najnormalniejszej głośności śpiewu, czyli la, la. I to jest ta sama głośność, a pojawia się przester. Wystarczy wykorzystać odpowiednią technikę. W tym wypadku jest to distortion fry, czyli rejestr fry, który nakładamy na swój naturalny głos. Yeah! 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 Dobrze, przejdźmy dalej. Druga droga po zupełnie zniszczonym głosie przez lata kariery. Druga droga to jest Artur Gadowski, wokalista zespołu Ira, który na samym początku bardzo mocno wzorował się Axlem Rose. Śpiewał z przesterem, śpiewał bardzo wysoko, naprawdę. Pierwsze nagranie zespołu Ira to są mega wysokie dźwięki, ale też w pewnym momencie dostał od tego zadyszki, bo wykonywał nieprawidłową technikę. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw, może masz litość. Słychać na nagraniach bardziej współczesnych z zespołu Ira, jak on zmienił rodzaj śpiewania. On już nie próbuje wystawać ponad swoją skalę. On wszystkie nagrania, te nowsze, których posłuchamy, śpiewa w swojej tonacji. Nie próbuje być ponad nią, nie próbuje na siłę udawać Axla. Opanował do perfekcji, najlepiej w Polsce, fry distortion. I nikt tak dobrze nie włada tą techniką jak Artur Gadowski, który potrafi dodać jej dokładnie tyle, ile chce i dokładnie w punkt tam, gdzie chce, i na każdym dźwięku. Oczywiście ma tą swoją grunge'ową manierę. To trzeba zaznaczyć. Głodny tłum, modlił się, bym spadł. Każdy z nich chciał ściągnąć mnie w dół. Widzicie to układanie, układ, grunge'owa maniera, typowo. Pearl Jam się nasuwa, Nirvana, Alice in Chains. To jest Artur Gadowski, który śpiewa bardzo długo tak, ale nauczył się także do perfekcji używać właśnie fry distortion, czyli yeah! I na dzień dzisiejszy nagrania zespołu Ira, nawet tych starych piosenek, są w oryginalnych tonacjach, Artur jest wspierany chórkami, dalej brzmi świetnie, jego głos się obniżył z wiekiem, to fakt, ale on już nie stara się, nie próbuje krzyczeć na koncertach, tylko robi to technicznie znakomicie. Ja byłem kilkakrotnie, nie tak dawno, na koncertach Iry. Jest to absolutnie tak perfekcyjny wokalista w tym, co robi. On śpiewa dosłownie, gdyby nie to, że są momenty, kiedy widać, że on odsuwa mikrofon od ust i że to ewidentnie nie jest playback, to każdy by pomyślał, że to jest z playbacku. On śpiewa po prostu perfekcyjnie. Tak się nauczył, tak się zmienił, obniżył sobie głos, ale teraz już tonacje są dobrane do jego barwy głosu, do jego rejestru, do jego tembru, do jego tonacji, tak? Wszystkie utwory Ira te nowsze są pisane właśnie w taki sposób, żeby Artur nie wysiłkował się, próbując je śpiewać. No i ostatnia, a dodam, że Artur na dzień dzisiejszy ma lat, urodzony w 67 roku, czyli 33 i 24... 57 lat. W wieku 57 lat wielu wokalistów już polega. No, John Bon Jovi zupełnie polega. Artur dalej brzmi świetnie. To jest chłop, który na samym początku jako rock'n'rollowiec śpiewał źle technicznie, ale był bardzo inspirującym wokalistą, bardzo dobrym wokalistą. I z biegiem czasu nauczył się śpiewać jeszcze lepiej technicznie, poprawniej technicznie i no, nic nie stracił z tego swojego zadzioru, a zyskał zdrowie głosu na lata, tak? I ja myślę, że on do 70 będzie śpiewał, 80 świetnie. No i ostatni wokalista, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest geniusz polski Ozzy Osbourne, jak dla mnie, bo tak też brzmiał na samym początku kariery, czyli urodzony w 51 roku Marek Piekarczyk. On ma na dzień dzisiejszy 73 lata, a moim zdaniem jego głos brzmi najlepiej niż kiedykolwiek. Tutaj mamy nagranie piosenki Alien z początków kariery. Ja wiem, że to też jest kwestia miksu i po prostu narzędzi i czasów, w jakich była ta piosenka nagrywana, ale bardzo mocno to przypomina Ozzy'ego Osbourna z pierwszych nagrań, czyli taki mega clean, taki wysoki wokal i bardzo czysty, jakiś stereo nałożone, czyli dwa najprawdopodobniej nagrane. I Marek Piekarczyk brzmiał bardzo czysto, mega wysoko śpiewał i tak dalej. Natomiast zawsze robił to poprawnie technicznie. On zawsze wykonywał belt i kompresję swojego głosu, czyli yeah! Wow! Totalnie skompresowany dźwięk, nie jest wypluwane to powietrze, zawsze jest po prostu na kompresji, nie? I leciutki przester wykonuje się właśnie z tej kompresji, czyli po prostu ten dźwięk jest mocno ściśnięty, skompresowany, w punkt śpiewany i tak dalej. I oczywiście głos Marka z wiekiem też się bardzo mocno zmienił, ale jak dla mnie nabrał tylko szlachetności. On do dziś śpiewa wszystkie utwory w oryginalnych tonacjach. Jego struny głosowe zmieniły się na tyle, że głos generalnie w brzmieniu, w barwie zgrubł bardzo. Zrobił się potężniejszy, masywniejszy. Ale to nie przeszkadza Markowi dalej śpiewać w tych samych tonacjach. To oznacza, że w wieku 73 lat Marek Piekarczyk brzmi lepiej niż kiedykolwiek, bo śpiewa te same dźwięki. Widać na nagraniach, z jaką lekkością to robi, ale jego głos jest szlachetny, jest potężny, jest mocniejszy, jest grubszy, jest znakomity. Ja na dzień dzisiejszy wolę słuchać tych najnowszych nagrań TSA czy Marka Piekarczyka, aniżeli tych starych nagrań, bo po prostu jego głos brzmi dzisiaj lepiej. Oprócz tego śpiewa fenomenalnie, wyciąga góry wszystkie. No jeżeli pamiętam taki jeden koncert, gdzie śpiewała z nim, no i zapomniałem, wyleciało mi, nieważne, wygooglicie sobie, z kim ten koncert śpiewał. W każdym razie to był utwór Proceder. On śpiewał Proceder, nie przypomnę sobie, może w montażu dodam, kto to był, dobra. I on wyciągał dźwięki, których ona nie potrafiła wyciągnąć. Jeszcze na samym początku piosenki powiedział, zróbcie dla niej brawa, bo to jest bardzo trudne. Gdzie kobieta nie wyciągała tych dźwięków, co on, ale ten jego głos jest potężny, masywny, taki, wiecie, szlachetny na dzień dzisiejszy. Jeżeli chce, to dodaje troszkę chrypy, ale jeżeli nie chce, to śpiewa idealnie czysto i robi to z taką lekkością. Całe życie poprawna, znakomita technika, niezdzieranie się na koncertach. No i w wieku 70 lat Marek Piekarczyk nie śpiewa nic niżej, ani pół tonu niżej, żadnej piosenki nie śpiewa, tylko śpiewa w oryginalnych tonacjach i robi to fantastycznie. Także tak, głos z wiekiem, odpowiadając na pytanie, głos z wiekiem się zmienia, ale jeżeli my ćwiczymy, jeżeli robimy coś w dobrą stronę, jeżeli cały czas jakby ćwiczymy ten głos, jakby cały czas trenujemy, nie sprawiamy, że on w jakichkolwiek przypadkach ten głos tracimy, czyli nie wydzieramy się na koncertach, nie tracimy głosu, dbamy o niego w jakikolwiek sposób, staramy się, żeby po prostu nie dawać z siebie więcej niż można. Jeżeli wykonujemy przez całe życie prawidłowe techniki wokalne, śpiewamy w sposób, który nie sprawia nam trudności, nie sprawia nam bólu, nie sprawia nam jakichkolwiek dyskomfortu przy śpiewaniu, no to w tym momencie, kochani, głos się zmieni, ale zgrubnie. I niektórzy przez to starają się śpiewać niżej, bo nie mają poprawnej techniki, ale na przykład taki Marek Piekarczyk jest przykładem, że wcale nie trzeba w wieku 70 lat śpiewać naprawdę trudnych, wysokich piosenek niżej. On pokazuje, że można bez problemów być przez 40-50 lat na scenie i nie stracić głosu, tylko jeszcze ten głos uszlachetnić i pokazać, że w wieku 70 lat można brzmieć jak naprawdę najlepszy wokalista, czego ostatnio chyba lepszym dowodem jest Rob Halford z Judas Priest, którego nowa płyta rozwala głowę i pokazuje, że w takim wieku można po prostu być w topce najlepszych wokalistów świata. Piszcie, co o tym sądzicie. To był Gumiś, Potęga Wokalu. Siemano.